Witam was po nowej stronie Halawander i gramy dalej Vampire The Masquerade Bloodlines. Idziemy do tanga. A to co to za krzykacz? Co to jest? Nie kojarzę go jakoś. Okej, okay, to jest nasz paskudnik. Nie było po co dłużej czekać. Paskudnik! Nasty dude. Hey, I may not be a looker kid, but you better start showing some respect. Cause I could squash you like a freaking bug if my panties get all bunched up. You got it? Nie, wasza paskudność objawiła mi się przez waszego złotego gula. Oh shit, I'm Alcavian. And you ran into Nox too? You guys must have had quite a conversation. Not a working brain cell between the two of you. Oh well. Bertram Tang, paskudnik. The one and only. Don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. Czyżby? News travels down the kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. I przeżyć udało mi się. Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Poszukuję przedziwnego magazynierstwa o paskudniku. Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Umieścisz mnie w tym budynku? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Oświeć mi moją drogę, wasza co? Kumplowość? Dziwne, nie wiem co było w oryginale. Wasza paskudność. Jeśli masz wysoki poziom możliwości perswazji, pojawią się nowe opcje dialogowe. Opcje te wyświetlają się w formie niebieskiego tekstu. Wybierane kwestii perswazji zaprezentuje ci dalsze opcje dialogowe. W kinach. Latem. Okej. Okay. Jest to bardzo prosta misja. Nie wiem, czy skradania w sumie nie powinienem sobie... Ostrożność. Co nie wiem. Nie, to nie, na pewno nie. Na pewno nie widzę, że będę musiał sobie potem powiększyć, ulepszyć. Na razie jednak nie, zobaczmy co będziemy potrzebować potem. O Jezu. Głupota. Dobra. Nie powinien mnie zauważyć. Dziwna sprawa. Paczuszka. Będzie, że to mi nie pokrzyżuje planów za bardzo. Chociaż, kurde, jest ten. Aż to jakaś paczka chyba powinna być broni jeszcze. A, to nie, to nic nie ma, okej. Okay. To jest po prostu puste. Tu nic nie ma? Nupa! Nope. Tu powinien być koleś jeden. No i tak ładnie się udało. Prawdopodobnie powinienem używać oddalonego ekranu. Tylko powinienem iść w ten sposób. Okej, okay, co tu jeszcze mamy oprócz tego pana? Tutaj jest jeszcze paczka z bronią. Za tą skrzynką bodajże. Tutaj? Tu jest, okej. Okay. Okay. Shotguna się bardzo przyda w późniejszych etapach gry. Okej. Okay. Chowajmy broń, to wyłączmy. Hop! Spróbujemy to wygrać jak najlepiej, oczywiście na... przekraść się spróbujemy, oczywiście. I tu jest takie fajne przejście, którego nigdy wcześniej... Czyli... Yo, what the fuck is going on here tonight? Boxes all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware.
Właśnie coś wyjątkowego. Tylko co? I właśnie to jest to fajne przejście, które nam pozwala ładnie... Kurde, wolę tę kamerę jednak, nie lubię tej... Znaczy chodzi mi, że ta jest przy skradaniu trudniejsza do... Trudniej zaobserwować, co się dzieje dookoła nas. To by H4 kosztowało. Właśnie. Czy ulepszyć sobie... Tak. Jak najbardziej. Szkoda, że go wcześniej nie ulepszyłem, w takim razie. I tu jest skrzynka z amunicją. Dziwne, że jej nie zauważa, Malkavian. Skoro widział oddaloną, bardzo daleko skrzynkę z amunicją do strzelby, a tutaj nie. Widzę śmierć właśnie, tutaj będzie bardzo ważna. Ze względu na pana, który ma nad nami silną przewagę na górze. Ale my nie będziemy przejść tędy. My sobie przejdziemy tędy. Okej. Będziemy na górę zabrać mu amunicję. Okej. Tak na razie... Miodzio. Wizja śmierci jest niesamowicie dobrym przyrządem. Wiesz, że uda mi się taki trik. Okej, udał się. Możemy ich spokojnie zabijać, jest to strefa walki. Oni by nas spokojnie zaatakowali. To, taka, to jest coś w rodzaju psychologii tutaj działa. Tutaj się nam podświetla ten pojemnik, ponieważ możemy w niego strzelić i on wybuchnie, zwalając cały ten duży pojemnik z wodą. O, szóstka, ale użyjemy. Trudno. Warto. I tu jest trudne z wycelowaniem, zawsze tak jest. Z tym pojemniczkiem. Nie, kurwa, nie rób hałasu. Dobra, nie będę. Kurwa, żeby to było ostatni raz. Dobra, już, przestań. Okej. Nie musimy histerią tutaj akurat, ale to się tak może przydać. I oby tu się udało, bo tutaj jest naprawdę ciężko. Tu się niewidzialność bardziej przyda. Tu, bo jest trójka. Jest. Okej. Okay. Zsunął się, okej. Okay. Okej, okay, bo raz by mnie zauważyli. Bierzemy stąd masę amunicji. O kurwa, jakbyś trafił to. Miało być ostatni raz, przepraszam. Możemy strzelić, to wybuchnie. Okej. To mi się zawsze kojarzy z... Uwaga, czy to będzie... Chodzi o to, że jesteśmy tutaj strasznie oświetleni. I tu trzeba ostrożnie, mega ostrożnie. Okej. Na razie super. Tą strzelbę. Oby teraz się udało.
cousin's got her friend staying at my house, and she... Man, how do you expect me to know? Not like it falls off, right? What? You never use it anymore. That's messed up. Peach. Okay. Run, run through your road. Gently down the street. Check it out. Będziemy musieli zwolnić tylko w sumie. No nie wiem, będziemy musieli zwolnić w duży, wielki, dużo. W wielu momentach. Tutaj na przykład. Ale 2 minuty to aż zanadto. Ci panowie by się strasznie poruszyli, gdybyśmy jakiś tutaj jakbyś specjalnie hałasowali tam z tamtej strony. Wracamy dokładnie tą samą drogą. Okej. The warehouse. Your handiwork, I presume. Eksplozje zawsze przypominały mi dzieciństwo. Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. Big Bad Wolf, czyli czerwony kaptur, jak się nazywa. Przyjaciel, wróg, kaczka, gęś? I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Widzę martwych ludzi. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. To było specjalne nawiązanie do filmu... Szósty zmysł. I see dead people. Tak mówi, I see dead people, mówi ten chłopak, nie? Przy plaży ich krew była rzadsza od wody. Thin bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. To nie jest, nie powiedziałby tego Malkavian, bo dla niego to nie jest nic dziwnego. Szaleństwo, widzisz, on sam jest szalony, nic dziwnego. Nic więcej moje oczy nie widziały, co by było warte uwagi. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air. Like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Żegnaj, wilku! Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Sabbat? Nie, bo Sabbat? Nie, bo tak
Nie wiem, nie wiem, już dobra, nie będę chodził. Znasz Becketa? Nadobnego dzikuska? Becket? I know of him. Why? Wymieniliśmy się słowami. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Becket is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Becket does. Seek the truth behind our condition. Chcę zadać pytanie twojej pokrytej bąblami kopule. Like what? Rzuci coś... Trzymam szczery szept. Chyba. Rzuci na światło naprawdę klanów. No się sprawdzę, proszę. Clans are just bloodlines, you know. A common root shared and passed on from sire to child. Zdemistyfikuj Malkavian. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. Może otworzyć moje oczy na sekty? Yeah. Rozwiąż zagadkę Camarilli. The Camarilla works. When you let vampires run wild, you wind up with caitiff frenzying in the streets, then bloods blowing the masquerade, and hunters sniffing around. Law and order is the kindred's friend. Opowiedz mi o błaźnie! Jester. You call him LaCroix, a jester? You duh, better watch that, fledgling. Anyway, what am I gonna say? He's the boss now. Nikt nie jest paskudniejszy od ciebie. Żegnaj. A, i otóż skończyliśmy naszą przygodę w Santa Monica. Chwilowo, bo jeszcze będziemy tutaj odwiedzać miejsca. Jak widzicie, nagle stanęła tu taksówka. Ale my przejedziemy się nią w następnym odcinku. Siemanko!